Z czym nie zgadzam się z kościołem? A nawet z tym, że do dzisiejszego dnia w kościele preferuje się przyjmowanie Pana Jezusa na rękę. Dla mnie jest to wręcz niegodziwe. Ja nie jestem osobą, która ma święte ręce, która ma czyste ręce, która ma uświęcone ręce. Ja na przykład mam czyste ręce. Za każdym razem, jak jestem w toalecie, czy ja mogę? Do samego Pana Boga. I ja nie mogę przyjmować tak Pana Jezusa, dotykając Jego swoimi brudnymi rękami. Jest mi smutno, że księża o tym nawet nie mówią w kościele, tylko idą. Ksiądz też nie jest. Właśnie jest do buzi woli. Z duchem kościoła, a nie z duchem samego Boga. Przeraża mnie również to, że w kościele teraz coraz bardziej... Nie masz czystych rąk, ale mordę już, tak? Dokładnie. I tymi, z tymi samymi... Tymi samymi ustami Najka, którymi mówisz, przyjmujesz ciało Chrystusa? Tymi samymi ustami, które mówią tyle grzesznych słów, chcesz do tych samych ust wkładać ciało Jezusa? Czy ty jesteś kurwa normalna? Czy ty jesteś poważnym człowiekiem w ogóle? Są takie treści protestanckie, że Bóg nas kocha, nieważne co robimy, nieważne czy żyjemy w grzechu czy nie, Bóg ciebie zawsze kocha. To jest przerażające. Nikt nie mówi o zagrożeniach duchowych, nikt nie mówi o spowiedzi, jak i o piekle. Byłam również... Ja mówię. Zapraszam. ...niedawno na spotkaniu z jednej ze wspólnot. Przeraża mnie to, jak Boga obrażało się, który znajdował się właśnie w Najświętszym Sakramencie, tańcząc, kołysząc się przed Nim i w ogóle grając na gitarze. O. Czyli ja usłyszałem na przykład, że Pana Boga można świecić ten tańcem na przykład można. Jan Paweł II. Czy można... Ojcze Święty, ja chodzę do szkoły baletowej. Czy to jest możliwe, żeby tańcem wielbić Boga? Można, jak najbardziej. Jeszcze jak. No właśnie, więc skoro papież mówi, można jak najbardziej, jeszcze jak... No to wydaje mi się, że to, co powiedziała teraz Najka, że tam grają na gitarze i się, że się kolibią, bujają się i tak dalej, w ten sposób czczą Boga, no to chyba można, jak najbardziej, jeszcze jak. Prawda? Skoro sam papież powiedział... Ojcze Święty, ja chodzę do szkoły baletowej. Tańcem można. Czy to jest możliwe, żeby tańcem wielbić Więc Boga? Więc śpiewam i... Można, jak najbardziej. Jeszcze jak. Jeszcze jak. No to jak jeszcze jak można... No to wydaje mi się, że można. Tak jak Pan Jezus powiedział. A jak Pan Jezus powiedział? Jak Pan Jezus powiedział? Tak Pan Jezus powiedział. Aha, dobra, bo ja zapomniałem, przepraszam. Dobra, moi drodzy, bo ja, nie, serio zapomniałem, to nie jest tak, że coś się śmieje, po prostu zapomniałem, jak Pan Jezus powiedział. Kobieta skazana za cytowanie Pisma Świętego. Mowa... Tutaj o mnie. Kochani, byłam dzisiaj w sądzie, usłyszałam zaoczne orzeczenie Sądu Rejonowego w Rybniku. Brzmiało ono mianowicie tak. Skazana za cytowanie Pisma Świętego. 5 miesięcy ograniczenia wolności i pracy społecznej ponad 30 godzin miesięcznie przez 5 miesięcy. W zarzutach miałem cytat Syr 11:29 z Pisma Świętego. Będę się odwoływać. Wyrok nieprawomocny. Syr 11:29. Syry. Syr 11:29. Nie wprowadzę do domu swego każdego człowieka różnorodny sobie podstęp oszusta. A ja pamiętam, kurwa jego mać. Ona ten film usunęła. I tam nie było tylko cytowania. Tylko ona w swoim filmie, to był film o osobach z Ukrainy i ona porównała osoby z Ukrainy do robactwa. Słuchajmy dalej. Że... Ale mówię, ten film usunęła, natomiast na moim kanale ten film jest. Ten film jest i tam jest dosłowny cytat. Na okres 5 miesięcy ogranicza mi się wolność. Mowa tutaj dokładniej o pracach społecznych przez właśnie 5 miesięcy. W wymiarze tam było ponad 30 godzin. Kochani, w zarzutach miałam postawiony właśnie cytat z Pisma Świętego, z mądrości Syracha. Nie mogłam stawić się w sądzie. Mogłam jedynie wysłać dowody, z którymi mam wrażenie, że sąd nawet się nie zapoznał. Wysłałam tam wszystkie screeny od widzów, którzy wyrażali opinię na temat mojej działalności. Hmm. Hmm? Kto to wszedł? Izabelka przyszła. Super. ...ności w internecie. Również wstawiłam... Jakie screeny? Od widzów, którzy wyrażali opinię na temat mojej działalności w internecie. Na temat mojej działalności w internecie, ale co to daje?
Masz film, na którym ktoś mówi. No, nie pamiętam, nie. Nie bawmy się, w którym coś tam mówi. Nie, nie, nie bawmy się w to. Będzie działać to w ten sposób, że my ich przyjmiemy, że oni się tutaj zalęgną. I to jest straszne i zawsze. Oni się tutaj zalęgną. Oni się tutaj zalęgną. O ten cytat chodzi, ponieważ Nike powołuje się na, że została skazana za cytowanie Pisma Świętego i że to jest zarzut, ponieważ zacytowała Syr 11:29, który mówi jasno. Nie wprowadzaj do domu swego każdego człowieka, różnorodne są bowiem podstępy oszusta. Natomiast ona powiedziała, że Ukraińcy się u nas zalęgną. Przepraszam, że tak długo szukałem, natomiast wielokrotnie podkreślałem, żeby nie mówić no ona coś tam powiedziała, albo no on coś tam powiedział, ponieważ nie jest to rzetelne i nie chcę jednocześnie tego powielać. Także, Najko, nie wiem, co będziesz dalej mówiła, natomiast jeśli, znaczy inaczej, jeśli usłyszałaś to, co usłyszałaś, to żaden screen ci nie pomoże. Żaden screen, że ty jesteś dobrą osobą, albo że ktoś cię lubi, nie pomoże. Dlaczego? Ponieważ sąd słyszy, że porównuje, że mówisz o ludziach, że się tutaj zalęgną. Kto się zalęga? Robactwo się zalęga. Skoro porównujesz ludzi z Ukrainy do robaków, to możesz później mieć jakieś konsekwencje prawne z tego powodu. Żaden screen, że ktoś cię lubi albo coś nie pomoże, bo sąd dostaje... inaczej, ktoś zgłasza to, co mówisz, a mówisz rzeczy straszne i za te straszne rzeczy dostajesz po głowie, czy tam po tyłku. Wysłałam tam wszystkie screeny od widzów, którzy wyrażali opinię na temat mojej działalności w internecie. Również wstawiłam tam wszystkie screeny z biurek, które wsparłam i które udostępniam w mediach. Ale to też tak nie działa. To też tak nie działa. Super, fajnie, że kogoś wspierasz, fajnie, że przekazujesz 1,5% podatku, fajnie, że wysyłasz jakieś pieniądze potrzebującym, ale co? Co to zmienia? Hit, to jest hit po prostu. Miałam również poręczenie. Moi drodzy, chciałam tylko powiedzieć, że bardzo możliwe, że w przyszłym tygodniu pojawi się film, w którym będę komentował tę sytuację, jeszcze trochę tam poszperam. Natomiast będzie on połączony z recenzją książki Nike. Zainteresowani? Nie, jednego prezesa, takiej jednej fundacji. Miałam również poręczenie dwóch innych osób, takich bardziej znaczących w społeczeństwie. Czuję się wewnętrznie bardzo źle, czuję się z tym wszystkim sama, że... Jestem niewinna i fałszywie oskarżona o coś, czego nie uczyniłam. Moje słowa zostały wyrwane z kontekstu. Czekaj. Taki sposób, że my... Dobrym chrześcijaninem z kontekstu. Się może. Ja bym się bała, że będzie działać to w ten sposób, że my ich przyjmiemy, że oni się tutaj zalęgną... I to... Z kontekstu to było wyrwane? Nie, ponieważ komentowałem twój cały film. Jak ktoś wysłał ten fragment, to źle to wygląda. Jak ktoś wysłał cały twój film, wygląda to jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej dla ciebie, ponieważ nic nie jest wyciągnięte z kontekstu. No nie mów, że kupiłeś. Jeszcze kup książkę Najmana i mogę umrzeć. Zajwo. Nie kupiłem. Nie mam książki. Będę miał. Ale nie mam. I nie kupiłem. Zostałam ukarana za cytowanie Pisma Świętego. Czuję, że to jest właśnie taki mini atak chrześcijan. Czuję się z tym wszystkim... Ale wiesz, jak wstawiłeś kawałek, to może sobie mówić, że wycięte z kontekstu. Tak, dlatego właśnie powiedziałem, że tutaj ja dosłownie, wiesz, komentuję każde jej fragmenty i nic nie jest wycinane. Jakby cały film dotyczył właśnie tego i miał taką, a nie inną narrację. Sama... Prawnik, do którego zgłosiłam się, życzył ode mnie za jedną instancję 10 tysięcy złotych. Nie posiadam takich pieniędzy na już, żeby komuś zapłacić. Od tego orzeczenia oczywiście będę się odwoływać i będę walczyć o sprawiedliwość. Czuję się bardzo źle z tym, że orzeknięto mnie po prostu winną. Czegoś, czego nawet nie chciałam zrobić. Po prostu opowiadałam historię swojej rodziny. Mam wrażenie, że sędziowie nawet nie przeczytali tego, co do nich napisałam. Może w parce dostanie. Albo tego pierścionka mogła nie sprzedawać. W dowodach, że same słowa, które były moimi wielce zarzutami, są po prostu z Pisma Świętego. Jestem tym wszystkim bardzo dobita. Śmieszne. Bóg tak chciał, ktoś na ludzie piszą. No w sumie tak. Nike twierdzi, że została skazana za cytowanie Biblii. I nie jest to prawdą. Usłyszała ona wyrok 5 miesięcy ograniczenia wolności, zostały jej zasądzone prace społeczne, ale nie za cytowanie Biblii. I to jest fałszywa narracja, którą ona próbuje stworzyć, żeby się wybielić. Nagrała ona wczoraj jakieś tam łzawe TikToki na temat... Jestem ciekaw, kiedy film o tym nagra, bo film na pewno na bank musi powstać o tym. ...tego, że niewinna dziewczyna skazana za czytanie Biblii.
I widziałam w komentarzach, że ludzie wierzą w tą narrację. A jaka jest prawda? Prawda jest taka, że już... No jak mam prace społeczne, powiedzcie, że to prawda, błagam. Tak, ma. Że już jakiś czas temu ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych złożył zawiadomienie do prokuratury o działalności Nike w internecie. Z tego co wiem, to chodziło przede wszystkim o dwie jej wypowiedzi. Pierwszą było pochwalanie tego... Wojny, bardzo możliwe. No właśnie, bo ona powiedziała, że ona się cieszy z wojną, tak finalnie. Że nie została wykonana aborcja u Izabeli z Pszczyny, która przez to, że lekarze wstrzymywali się z wykonaniem tego zabiegu, po prostu zmarła. I Najka pochwalała to, że ten zabieg nie został wykonany. Zgadza się. A drugą wypowiedzią... Kurczę, powiem wam tak, że to nie jest już taki nawet moment, że Najka to jest po prostu taka... Trochę dziwna katoliczka, trochę odklejona, która to coś tam sobie czasem głupiego powie, albo coś tam po prostu dziwnego. Tylko jak się tak podsumuje to, co ona mówi, to co mówi o osobach, to co mówi o osobach innej orientacji, osobach innej wiary, czy to co mówi o mężczyznach, kobietach, czy właśnie to co mówi o aborcji, o kobietach, które dokonają aborcji, czy to co mówi o wojnie, czy Ukrainie, to że to już nie jest takie jakieś tam infantylne coś, tylko że ona jest faktycznie zajebiście szkodliwą osobą, nie? I bardziej jeszcze chyba przeraża mnie fakt tego, że ona to robi wszystko pod płaszczykiem tego, że tak Bóg każe i właśnie to tak jest Słowo Boże, nie? Popieram Nike i odchaj, weź się uspokój. Była wypowiedź Nike o uchodźcach z Ukrainy, gdzie najpierw powiedziała o tym, że wojna... I to są momenty, w których wierzę w kanale komentarzy. Właśnie to zebranie Gawindziecka, prace społeczne, Nike, jeszcze tylko Staszko, za kratami jesteśmy w domu. Oczyszcza. Wolność słowa, Jezka. Bo na świecie szerzy się Sodoma i Gomora i że ona się boi, że Ukraińcy się... Werka, knaga, dokładnie tak. Nas zalęgną. Ja pierdolę. Ludzie, wszystko ma swoje granice. A jaki zapadł wyrok? Przed chwilą mówiła. 5 miesięcy ograniczenia wolności. Prace społeczne ponad 30 godzin miesięcznie przez 5 miesięcy. Ale patrzcie. I tytuł odcinka już się tam pisze. Najka skazana na 5 miesięcy ograniczenia wolności. Kurwa. I skam? Nie. Bo sama tak napisała. Widzicie? Błysta głowa pracuje. I tutaj wiem, że cytowała... Tak, 25 lat więzienia albo 100 zł grzywny, nie? Księgę Syracha, żeby nie wpuszczać byle kogo do domu, bo ileż to ran może zadać bezdomny. Jakoś tak to szło. Czyli nawoływała do tego, by uchodźcy... To ty jesteś Samarytanka? ...z Ukrainy nie pomagać. I te dwie sprawy zostały zgłoszone. I fakt, Najka cytowała Biblię, bo Najka często cytuje Biblię. Ale tu nie chodzi o sam cytat z Biblii, tu chodzi o cały kontekst jej wypowiedzi, o jej... Gratuluję moderatorów. Dziękuję bardzo. Szkodliwą działalność w internecie. Z jednej strony popieranie tego, że nie został wykonany zabieg, w wyniku czego kobieta zmarła. Drobka postu. Z drugiej strony pogarda wobec osób z Ukrainy. A fakt, że cytowała ona przy tym Biblię, tak naprawdę nie ma znaczenia. Nie można w imię Boga nawoływać do nienawiści, tak? W imieniu czegokolwiek, nie? To, że tam ten cytat z Biblii był, to nie zmienia wyroku, podejrzewa. Bo tu nie chodzi o ten cytat, tu chodzi o całokształt wypowiedzi. Najka twierdzi, że... No, ciekawie.